Koalicję rządzącą rozsadzą konflikty? Poselko apeluje do koalicjantów, trzymajcie nerwy na wodzy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski był gościem programu Fact Life. Polityk został zapytany o tarcia w koalicji rządzącej. Przyznał, że części z obietnic KO niestety najprawdopodobniej nie uda się zrealizować ze względu na opór części koalicjantów. W niektórych przypadkach spotkaliśmy się z oporem po stronie naszych koalicjantów, ale my się nie poddajemy, zapewnił członek partii Donalda Tuska. Nie ustają pytania o tarcia wewnątrz koalicji rządzącej. Za chwilę minie rok od wyborów parlamentarnych, a części sztandarowych obietnic KO, mimo przejęcia władzy, nie udało się spełnić. Pytany o to w programie Fact Life Patryk Jaskulski z KO mówi, że dla niego jednak mimo wszystko ta szklanka jest do połowy pełna. Trzeba brać też pod uwagę, w jakich czasach przyszło nam rządzić. Musimy naprawiać dzisiaj państwo po tym, jak budżet państwa został wręcz zdrenowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rządzimy przy prezydencie, który te nasze kluczowe ustawy, które przywracają praworządność, wetuje lub też kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. A na końcu mamy też rząd koalicyjny, gdzie każde jedno z ugrupowań ma swoje własne aspiracje, tłumaczył polityk Koalicji Obywatelskiej. Koalicjanci znowu będą się kłócić, poseł KO apeluje. Patryk Jaskulski zaapelował do pozostałych ugrupowań, tworzących koalicję 15 października, o to, żeby dyskusja dzisiaj nie miała charakteru emocjonalnego, ale tylko stricte merytoryczny. Polityk powiedział, że w jego ocenie emocje nie służą sprawie, a jest poważna praca do wykonania. Prowadzący program dziennikarz Faktu przypomniał, jak dotychczas wyglądała rozmowa między koalicjantami. W przeszłości m.in. Anna Maria Żukowska z Lewicy w wulgarny sposób odniosła się na portalu X do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z Polski 2050. Każdy z nas ma jakieś emocje. Pani poseł Żukowska jest niewątpliwie kobietą bardzo emocjonalną i akurat w tym wypadku myślę, że te emocje puściły. Ja myślę, że w takim tonie nie powinni zwracać się ogólnie ludzie do siebie, nie tylko parlamentarzyści. A w przypadku parlamentarzystów raczej bym oczekiwał wyższych standardów, jeżeli chodzi o debatę publiczną. I do tego dlatego też apeluję dzisiaj właśnie do wszystkich naszych koalicjantów, żeby trzymali nerwy na wodzy.